Także proszę Państwa, piec kaplowy, prawda, no bo to aleje jerozolimskie, stare domy. Te wszystkie domy, co Państwo widzą, to ja, jeszcze stanu wojennego nie było, jeszcze wcześniej, ciut przed stanem wojennym, wszystkie ogłosiłyśmy, te bloki. 50, 51, 53, 50, 55 i tak dalej. Wszystkie te bloki. A te bloki, to jak się tak z daleka patrzy, to niby małe. Ale to są ogromne bloczyska. Ogromne bloczyska. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Ewangelię głosiłyśmy, Ewangelię, no bo jako misjonarze, jako pionierzy, pionierki, misjonarze, misjonarki, Ewangelię głosiłyśmy. Pamiętam do dziś kobieta, która nas przyjęła, bo bardzo była ciekawa, bo nigdy nie rozmawiała, co my, ale mąż był w pracy i lada moment miał przyjść i tak się bała tego męża, że wiecie Państwo, ludzie tu w Warszawie tak stadnie żyją i na tych strychach, jak się tam chodzi, to jest też w tych blokach, domach, stare domy jak świat, niebezpiecznie. Stara Europa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, no bo jak stary, to stary, no. Ludziom, niektórym, którzy są po raz pierwszy w Warszawie, mogą się podobać te stare domy, że takie szlachetne, że takie wielkie, a tam tyle pijaków mieszkało, no na pewno już teraz nie mieszkało, tak, ludzie poumierali, a to jak ja głosiłam jeszcze przed stanem wojennym, to już 20 parę lat, prawda, od stanu wojennego. Pozdrawiamy, taka czarnula idzie, ale to chyba nie ta nasza aktorka grubaska z polskich seriali, Dorota taka z Krakowa, że ona, cholera, mieszka tu w tej Warszawie.